Hej, cześć, mądrkom wszystkim. Witam was w takim porównaniu Blue Yeti kontra Bolt Mike. Więc widzicie teraz na wskaźnikach, jak wygląda właśnie obraz w OBS bez żadnych filtrów. Więc no, mam nadzieję, że wam się to podoba. Jak widzicie, jak mówię prosto do mikrofonu pod Mike'a, no to łapię lepiej. Jeżeli się trochę obrócę, no to już jest trochę gorzej, no i troszeczkę inaczej mnie słychać w tym momencie. Sam to odsłuchuję teraz aktualnie, więc no cóż, widzicie właśnie, jaka jest różnica. Tak samo jak jest z Blue Yeti. Im jestem bliżej, tym jest lepiej. No oczywiście jak się oddalę, no to będzie troszeczkę inaczej. No tak samo z pod mic'em. Teraz szumy. Jak widzicie, no Blue Yeti łapie szumy. Pod mic na ustawieniach bodajże 55 dB nie łapie żadnych. No żadnych, bo ja to widzę wszystko. Jak sobie widzicie, nawet tutaj. Więc żeby nie być zakłamanym, sprawdzę nawet w programie. I jak widzicie, słychać mnie troszeczkę ciszej. Jest na 60 dB. O. Więc jak ten teraz na fulla, no to oczywiście są szumy. Nawet większe. No ale po co ją ustawiać właśnie na takiej zasadzie? No zobaczymy teraz, jak wygląda właśnie klikanie w klawiaturę. Ja sobie włączę na głównym monitorze może właśnie takie coś jak notatnik i będziemy sobie klikać po prostu tak, jakbym grał. Co jakiś czas wam się będą zmieniać te mikrofony, albo Blue Yeti, albo właśnie pod mic, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Teraz zmniejszę na te ustawienia, co ja miałem wcześniej, czyli 60 dB. To jest 1,12 dB różnicy. Dobra, więc teraz już macie takie, jak ja będę miał ustawienia normalne. Więc teraz sprawdźmy klikanie klawiatury. No i sami teraz dajcie odpowiedź, jak wygląda właśnie z dźwiękiem. Według mnie Blue Yeti troszeczkę ma mocniejsze. On jest i tak, ma gain ustawiony na 0, z tego co pamiętam. Tak, ma na 0. Więc no, jak już widzicie, no nawet jeżeli się przybliżę trochę do podmajka, to inaczej mnie słychać i to bardziej tak radiowo. Więc tutaj nie muszę się martwić o to, że będą przestery, a nie tak jak tutaj, że są przestery. Więc różnica wielka. Dobra, teraz sprawdźmy sobie trochę z większej odległości. Dobra, teraz jak mnie słychać? Raz będzie ten mikrofon, raz ten mikrofon. Więc ja wam tak pokazuję. Jeszcze sobie zmienię może kamerę, żebyście mnie widzieli. Znaczy widzieli, nie to, nie tą kamerę, sorry. Tą kamerę chciałem pokazać wam, więc tą kamerę, tak żebyście widzieli mnie na wprost. I w tym momencie sami widzicie, jak wygląda właśnie jeden mikrofon i drugi mikrofon. Jestem tyle samo oddalony od jednego i od drugiego mikrofonu, więc tu nie powinno być żadnych problemów. Jak widzicie, nawet widać pod Mike'a. Tu jest Blue Yeti. I tak samo macie właśnie wykaz. Więc dajcie znać w komentarzach, który według was lepszy. Bo według mnie do podcastów będzie pod mic wygrywał. Jeżeli chodzi o live stream, możliwe, że Blue Yeti. Blue Yeti oczywiście nie sprzedaje. On będzie takim zapasowym mikrofonem. No ale co będzie, to będzie. Więc ja się z wami żegnam. I nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę. Tam na dole komentarz. Subskrypcja, a ja lecę już nagrywać jakieś odcineczki właśnie z pod mic'iem. Oczywiście będą ustawione te filtry, na przykład filtry redukcji szumów, noise gate i może trochę korekcję barwy głosu zrobię, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc to by było na tyle, trzymajcie się, hej.